Grzegorz zadał mi pytanie, czy widoki paginacji, czyli stronicowania widoków kategorii w sklepie internetowym, powinny znaleźć się w widoku sitemapy. I to wcale nie jest takie złe pytanie, jak mogłoby się wydawać, bo nie jest oczywiste. I teraz tak. Jeżeli myślicie o sitemapie w sklepie internetowym, to ona powinna się składać tylko i wyłącznie. Z kluczowych w kontekście crawlingu widoków, czyli tam powinny się znaleźć zasoby, który, na które chcemy zident, zintensyfikować crawling, Czyli powinny się tam znajdować na przykład widoki, które Googlebot jest na nich zbyt, wo, z, zbyt, 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 zbyt wolno je krawluje albo zbyt rzadko na nich bywa, po to, żeby je zaindeksować, pozycjonować. Także można się pojawić, na przykład może się pojawić pytanie, czy widok o nas, który jest podlinkowany na przykład w stopce, w architekturze informacji gdzieś u góry, powinien się znaleźć w sitemapie. Pewnie już niekoniecznie, ale pytanie, czy powinny się znaleźć tam też widoki paginacji? Czyli jak wyobrazić sobie stronnicowanie, mamy widok kategorii np. odzież damska, to później mamy widok paginacji 2, 3, 4, 5, 6, 7. I czy te 2, 3, 4, 5, 6, 7 powinny znaleźć się w sitemapie? W mojej ocenie, jeżeli pomyślicie o tym w ten sposób, że yy, Sitemapa powinna z, y, zawierać w sobie tylko i wyłącznie te zasoby, które wymagają wzmożonego crawlingu, czyli to co rzeczywiście powinno być indeksowane, crawlowane. To widoki paginacji tym nie są. Eee, to znaczy jedynym okolicznością, w której widoki paginacji wysyłabym do sitemapy, jest taka okoliczność, w której to mamy niewystarczająco dużo crawlingu na produktach, a te widoki paginacji są jedynym źródłem tak naprawdę eee, przepływu link juice'u. Czyli jak sobie wyobrazicie na przykład branże, w branży rolniczej Sklep internetowy, który ma 3 miliony części, 3 miliony SKU, to zaindeksowanie 3 milionów SKU nie będzie proste, ponieważ tych wi widoków paginacji będzie bardzo dużo i bardzo dużo będzie też produktów. Oczywiście site mapę wtedy warto byłoby sobie podzielić, ale nie o tym. Rzecz jest taka, że jeżeli widok paginacji, na przykład dru drugi, i on rzeczywiście ma link kanoniczny sam do siebie, jest zubożony o opis, który zawiera strona pierwotna, to on. Y, może się znaleźć w sitemapie, tylko jeżeli rzeczywiście tego y, potrzebujemy, tego chcemy, i kontekst jest taki, że po prostu chcemy z jakiegoś powodu y, spychać ten krabnik, po to, żeby na przykład y, ten widok paginacji nam pozwalał, wzmagał aktywność Google, bo to z kolei na produktach, które są do tego jego widoku paginacji przypisane. Natomiast w 95% przypadków Wrzucanie widoków, paginacji, kategorii w sklepie internetowym nie ma większego sensu. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tym materiałem pomogłem chociaż kilku z Was odpowiedzieć sobie na pytanie, na tak nieoczywiste pytanie w sklepach internetowych. Tymczasem do następnego. Cześć.